Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa tutaj na sali i witam Państwa też tam w przestrzeni sieci. Warszawa Wierszy, dom literatury, języki życia, języki końca, Marcin Sandecki. Andrzej Sosnowski i Piotr Śliwiński, który przejmuje teraz dyrygenturę. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry Panowie. Gościmy dzisiaj dwóch poetów, którzy od dawna, chyba ze dwie dziesiątki lat, są ze sobą rymowani, takie odnoszę wrażenie, często stawiani obok siebie. Od razu jednak chciałbym powiedzieć, że te rymy nigdy nie były dokładne, rzecz jasna, że zdarzało się sądzić, że Andrzej Sosnowski i Marcin Sendecki tworzą jakąś wspólną frakcję poetycką, lecz w istocie za chwilę trzeba było zaopatrzyć to zdanie w cały szereg zastrzeżeń, że w obrębie tejże na różnych skrzydłach w rozmaity sposób funkcjonują. Niemniej, jeśli, wybaczcie, że tak was ustawiam, jeśli coś naszych dzisiejszych gości łączy, to prócz, jak myślę, zaprzyjaźnienia, bardzo ostrożnie rzecz ujmując, opartego na przesłankach szacunku i wzajemnej ciekawości, to kilka spraw niebagatelnych. Po pierwsze, obaj byli kojarzeni z, i słusznie, jak myślę, z pewnym podejściem do języka, który językowi oddawał więcej niż tylko tę służebną w stosunku do intencji pisarza zadań, ról. Ten język w obu przypadkach ma pewną trudność z dostępem do rzeczywistości, ze służeniem autorowi, z byciem posłusznym naszej woli. To jest ten język, za pomocą którego opisać rzeczywistość nie jest możliwe, a w każdym razie z pewnością nie jest łatwe. I z takim stanem języka jakoś trzeba sobie spróbować poradzić. Jak się wydaje, tutaj pojawia się istotna różnica, a mianowicie Andrzej Sosnowski dawał językowi luz, a Marcin Sendecki go kompresował, redukował, ścieśniał, zgniatał, szukał formuły lakoniczności tak daleko posuniętej, aby nic się nie wymsknęło zbędnego. W największym skrócie. Obie te twórczości wydawały się czytelnikom ciemne, pesymistyczne, śmiertelne czy śmiercionośne, naznaczone przeczuciem jakichś ostatecznych, smutnych, ciemnych rozwiązań. Oczywiście za każdym razem pojawiały się i tu zastrzeżenia. Mnie się zawsze wydawało, że istnieją pewne przejścia ze świata wierszy Andrzeja Sosnowskiego do świata dotykalnego, do świata weryfikowalnych, uchwytnych, czasami wspólnotowych nawet doświadczeń, przede wszystkim przyjaźni, czasami miłość. Owa śmierć jest również doświadczeniem, którego nie da się ulokować wyłącznie w języku, nie jest zdarzeniem lingwistycznym. I tak też chyba w pewnym momencie zaczął być interpretowany zgoła jako poeta o pewnej politycznej skłonności. Rzekłbym, ta polityczna skłonność jest o tyle zbędna, że polityczny skutek naprawdę innego języka, w innym stanie, w innej energii, takiego, który nam mówi o języku coś, o czym w jego użytkach codziennych zapominamy. Już to samo czyni poezję jakiegoś rodzaju siłą polityczną, coś zmieniającą, jakoś oddziałującą. Zastrzeżenie w odniesieniu do Marcina Sendeckiego wiąże się przede wszystkim ze zmianami zachodzącymi w jego twórczości. Powtórzę się, nie tak dawno się spotkaliśmy z Marcinem w podobnej sytuacji we Wrocławiu.
przedmiar robót, ten tom już sprzed kilku lat bywa interpretowany jako pewnego rodzaju zmiana, która zaszła w pisarstwie Marcina. Ta zmiana miałaby polegać na takim otworzeniu się tej ścieśnionej frazy i tej ciemności na obraz, który nie jest wprawdzie w żadnej mierze idylliczny. Jest, co się zowie, heterotopijny, ponieważ tam się dokonała śmierć kogoś bliskiego, ale jednak w tym obrazie śmierci jest też miejsce dla rozmaitych epizodów życia, co jest, jak się wydaje, bardzo istotne. No, w odniesieniu do obu poetów pytano o tradycje. Nie ma ich, jakie są, skąd się wzięli, jakim cudem, dlaczego u nas tacy oni. Otóż próbowano powiedzieć, czasami było to dosyć opresywne, że obaj skądś przyszli, że Andrzej Sosnowski z poezji anglosaskiej czy francuskiej nie stamtąd nie przyszli, ale tamte tradycje, tamte literatury są rzeczywiście przez Andrzeja Sosnowskiego pamiętane. Nie stamtąd przyszli, bo tam nie ma takiego języka, jaki jest, i takiej relacji do języka, z jakimi mamy do czynienia w tej twórczości. Z kolei przetwarzanie romantyzmu, i rzecz jasna nie tylko, w wierszach Marcina Sendeckiego bardzo było dla wielu obserwatorów ciekawe i inspirujące. Nie da się zatem powiedzieć, żeby owe tradycje nie istniały, ale równocześnie nie istnieją one w taki sposób, jak dość często tradycje pojmujemy, jako pewien zespół obligacji, które ktoś na siebie nakłada dobrowolnie. Wtedy mamy do czynienia z tradycją, albo którym ulega, i wówczas mamy do czynienia raczej z takim obciążającym daną twórczość kanonem. I wreszcie, kiedy myślę o ostatnich książkach obu naszych gości, Marcina Sendeckiego, wspaniały, brawurowy tom Do stu, i zupełnie świeżą i bardzo trudno dostępną książkę, wręcz tajemniczą książkę Andrzeja Sosnowskiego, zatytułowaną Elementarze przez rzecz z kropką. Książka jest do kupienia w tajnych kompletach we Wrocławiu i zdaje się, że nigdzie indziej. Udało mi się ją zdobyć, ale jak słyszę, jest mnóstwo ludzi pragnących ją przeczytać i w związku z tym oni mają całkiem sporą sprzedaż tego tomu. Więc myśląc o tych ostatnich książkach, myślę o czymś zaskakującym, mianowicie pewnego rodzaju autobiografizmie, który pojawia się, w szczególności rzecz jasna w prozatorskiej, aczkolwiek podszytej poezją, książce Andrzeja Sosnowskiego. Ten autobiografizm, gdyby próbować się go doszukać w tomie Do stu, jest zasłonięty przez rytm, przez sztafaż wersyfikacyjny, przez konstrukcję wiersza, przez pewną śpiewność i pewną galopadę, która się tym utworom zdarza. Więc zdaje się zakamuflowany, zakryty. A więc mamy skłonność, żeby wątpić, albo na odwrót, jak bywa w tego typu razach, tropić go tym gorliwiej. W przypadku Andrzeja Sosnowskiego ten trop jest wydobyty na powierzchnię, w związku z tym efekt jest jakby odwrotny. Zastanawiamy się nie po raz pierwszy, w co Andrzej Sosnowski z nami gra. Bo pewnie w coś musi z nami grać, musi nas jakoś przecież nie tyle wykiwać, bo to brzmi jakoś niedobrze i wręcz okropnie, bo to kiwanie Andrzeja Sosnowskiego zawsze było o wysoką stawkę, więc w tym sensie nie było błahe i przeciwko nam, ale jakoś nas pewnie musi wyprowadzić na bardziej zawiłe ścieżki niż ta prosta do jego własnego życia, sądzimy, nie dlatego, żeby nas chciał zwieść, tylko dlatego, że chciałby nam powiedzieć, że nic nie jest takie proste do opowiedzenia, ani nawet pamiętania, tylko jak nam się zdaje. No i wreszcie, patrząc na garść osób tu obecnych, nie małą, ale i nie ogromną, myślę sobie, łączy ich to, że nigdy im nie zależało jakoś przesadnie na tym, albo inaczej, nawet jeśli im zależało, to nie odnoszę wrażenia, żeby wykonywali jakieś starania,
aby mieć łatwo wielką publiczność. Miewają wielką publiczność, ale nigdy tanio. I ta konsekwencja jest, jak myślę, czymś niesłychanie istotnym. Dwóch niezmiernie wybitnych, w najszczuplejszym gronie najwybitniejszych żyjących polskich poetów, postarało się o to, żeby polska poezja nie była przymilna. I to budzi mój duży i przecież nie tylko mój, rzecz jasna, szacunek. Przepraszam za ten wstęp, ale Paweł Próchniak jednak żąda jakichś wstępów, bo tak się robi podobno na Warszawie wierszy. Więc ja starałem się temu sprostać. Umówiliśmy się z naszymi autorami, że każdy z nich przeczyta. Marcin, Andrzej, nie wiem, kto z was zacznie, jakąś garść tekstów, żebyśmy was po prostu usłyszeli. To jest klucz każdego tego rodzaju spotkania. Bardzo proszę. Czytał raczej rzeczy stare, bo nowe mam w bardzo małej dawce. Już jest chyba lepiej. A zacznę od wiersza z takiego cyklu 11 przypisów do tomu 22, ponieważ właśnie w tej chwili we Wrocławiu podczas festiwalu opowiadania trwa, albo niebawem się zacznie spotkanie poświęcone obecności Tomasza Szalamuna w polskiej poezji, a że wczoraj też z Andrzejem przez chwilę o Tomaszu Szalamunie rozmawialiśmy, to przypomniałem sobie, że mam wiersz poświęcony jego pamięci. On nie ma tytułu, tylko numerek 11.5. Pamięci Tomasza Szalamuna. Błyska się, to na koniec przyrody, a niebo to ser. Za młodu byłem jak maszynka do sera i poszedłem pod wodę. Patroszyłem za młodu. Dziś bym już nie potrafił, bo serce. Parada internistów kruszy kopie o sos. Kwik zdrów przebiega knieje, wiersz twardnieje wśród strzech. Plecha rządzi, widuje ją na podglądzie, opar z jaru jak niewczesna czułość. Dawny login przepada wśród drzew. To wiersz sprzed lat, idąc dalej tą drogą asocjacyjną, ponieważ mamy tu na sali Krzysztofa Siwczyka, jurora Nagrody Nike obecnego, to przeczytam bardzo dawny wiersz, który, czego nikt się chyba nie domyślił, traktuje o Nagrodzie Nike sprzed wielu lat, ale chyba niewiele się zmienia. Nazywa się Perła Gór Kaczawskich. Ładne światło na drzewach, ale drzewa brzydkie. Nałykały się spalin. Oho, zaraz środka wyciągnie ptaszka z pomiędzy gałęzi. Teraz pan się ukłoni, potem się pan wypowie i wróci na miejsce. O tam. Tramwaj się potknął o kabel, a pies zjadł kopertę. Już go pochowano? Niektóre mają nacięcia na korze, niektóre w środku mają mały bar.
coś z tomu 22, do którego były te przypisy. Pierwszy wiersz z tej książeczki. Jeszcze jest szać na drzewach, resztki z sekcji obłoku. Kiedy się przybliżyć, widać fasowany z zapasów aksamit pocięty na wstążki. Mróz ma szkła do bliży, zdejmuje miarę z najmniejszej gałązki i ściąga na gwizdek. Czego pamięć nie przełknie, rozprasza się w sadzie. Na podpłociu kapsle, jak nieśmiertelniki, pełnią honory domu. Pierwsze krzesła w radzie biorą najświeższe, bo są najjaskrawsze. Tyle katalogu, ile kandydatur. Bagaż się skropi rosą z wiodącej cukierni, zamknie i ostempluje. Tapas z konsolacji spożytkują dziewczęta z prywatnej uczelni, utyskując na czesne. Nic się nie odwróci. Będzie i zawiadowca, żebyś się nie zdziwił. Coś z tej ostatniej książeczki pod tytułem Do stu, to się nazywa Za torami. Za torami rozlega się las. Tak mówiłaś i zapamiętałem. Kręta ścieżka przez mułakę do źródła, potem góra i plaża i fale. Wszystko jest, jak w powieści u Maćka. Własny ból, własny strach i tak dalej. Dziad i baba i moche i lemming, windykator i chłopiec ze dzwonkiem. Właśnie ludzie wychodzą z kościoła, właśnie ludzie wychodzą z Biedronki. Strumyk. Samochody dmą w rogi, ale tutaj cicho, jakby strop na głowę. Jakby rzekę wstaw i na wygon. Pisze się i pisze, na chwilę się zapomina, ale nie to i nie tamto, jak na tandetnym malunku. Tędy jedzie ulica, tutaj wije się strumyk, łopata całuje dół. I może jeszcze jakiś drobiazg z tych rzeczy ostatnich, właściwie trzy krótkie drobiazgi. Powtórzcie. Skłonności mimetyczne na przykładzie dwóch wron. Natura naśladownictwa na przykładzie dwóch wron. Przodem większa, a za nią podrostek. W życiu bywa odwrotnie. Powtórzcie. Przedostatni nazywa się Fiasko. Parcela ze słów, świetlne dni, potne noce w lustrze, świetne dni, podłe noce w lustrze, podróże jak krem, powroty jak flan, spieczona ułuda, sąsiec, osredek, ciotusza i pary, kwatera ze słów. Ostatnia rzecz nazywa się administracja. Do końca dnia to administracja. Do końca życia to przedmiot ugody. Frakcja za frakcją sublimuje włóna. Tusza oceni likwidator szkody. Intendent zważy intencje i wigor, gdzie był wirydarz, kantor, rejestracja.
siew, plon i poplon, ten zabawny rygor. Mówią, że nie umiera, kto nie dotknął ziemi i nie żył. Do końca dnia i do końca życia. Masz tu zygzak z piołunu, tania inkrustacja, w piecu na pellet, frymusi mielniczy. Wielkie dzięki. Andrzeju? Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Piotrze za słowo dobre i Marcinie za Twoje czytanie. Przepraszam, nie włożyłem okularów. To przyzwyczajenie z przed kilkunastu lat. Przystępowanie do czytania bez okularów. Ja niestety będę troszeczkę bardziej nudził Państwa, ponieważ rzeczy, które będę czytał, są, jak Państwo doskonale wiedzą, odrobiną dłuższe niż rzeczy Marcina, ale też przeczytam ich bardzo niewiele. I tak się składa, że Marcin zaczął od nawiązania do Tomasza Szalamuna, jak pamiętam, i czyli do czegoś, co jakby obecne jest teraz we Wrocławiu. A ja z kolei przeczytam najpierw wiersz, który kiedyś dawno temu spodobał się Marcinowi Sendeckiemu. Jesteś tu mgnienie i ty mała zagadko. Myślałem, że poniosło was na rekonesans. Mogłyście szukać innych ofiar i terenów. Mogłyście tylko szepnąć lub zadzwonić. I ty, smutne oczy, odprowadzasz mnie wzrokiem. Nie chcesz chyba powiedzieć, że nic nie ma w ogóle prócz takich odprowadzeń wszystkimi zmysłami. Błędny kwintet spodziewa się boskiej sumki z trasy, choćby nawet wolał się roztrwonić. Jak na fotografii, lewa dłoń z innej bajki, intrygująca, urojona, jak najdalej od strapionego spojrzenia. A przecież w tym wzroku są takie kombinacje zmartwienia i smutku, logicznej rezygnacji, że pisać długo nie można. Żal jest zbyt prosty, zagadka bije w oczy, otwiera śluzy łez, bo dusza jest duszą, ma żal, jest młoda i przepada za nami. Wreszcie jak wylinka. Nie ma dla niej miejsca w potworności naszego teraz, a nie istnieje nic oprócz teratologii naszego teraz. Oto melodia, ale nie do snu, bajecznej stłuczki i złomu, przeszłości i przeszłości. Ostatnio wszystko schodzi się w zwiastuny. Przeciwnik jest protekcjonalnie delikatny. Z szumem ruchomych schodów, ruszające z miejsca rastry zmarszczonych liści, jak masy zielonej wody na spad, na szalonej stronie, bez marginesów, przez śluzy na cały świat, z gruntu chłodny. Wiatr. Unoszę się w fotelu nad podłogą. Mój fotel wysuwa bilateralne skrzydła. Wylatujemy ponad balustradą balkonu. Robimy zwrot nad topolami i nad morzem.
a nad morzem zawsze musi wiać wiatr i fale gnać, wystarczająco głośne, aby nie trzymać się życia, tylko jak kamień spać na dnie strzeżonej plaży. Promy suną jeden za drugim po 19:00. Cichnie w nas pomruk dalekosiężnych silników. Zapalają się światła. Dancingi płyną na północ. Pojutrze sztorm. Flota wojenna wyjdzie w morze. Stanie w linii wiatru, jak niepyszna. A teraz coś bardzo już aktualnego w tej chwili i utwór nazywa się od nazwy wody gazowanej bądź niegazowanej, sprzedawanej w plastikowych butelkach, ale nie ma tytułu. Ta nazwa to Kropla Beskidu. Kropla Beskidu już zaraz na powierzchni ziemi. Winda nieczynna, schody wyłączone. Może to było już ostatnie metro. Schody więc, nie podnoś wzroku. Patrz na sznurowadła i przystawaj. Jeszcze jeden mały krok. Udało się. Daj głos raz. Hej. Dobrze, że nikt tego nie usłyszał. Teraz łyk tej wody. Dalej powolutku. Stary pająk wodny na powierzchni martwego bajora. Choć poruszam się jak duch, nogi mam ciężkie, zimne, ciężkie. Chłodna lignina od kolan po kostki stóp. Moje szare płuca od razu są zmęczone. Lecz poderwij się, złap tam ten rytm. Nie jest szybki, rozkołysz lekko stopy. Ciut lewa, ciut prawa, nikt nie patrzy i zanuć jak najciszej. Night clubbing, we're night clubbing, we walk like a ghost. Śmiech na sali. O tej porze już tylko stacja benzynowa, jeszcze 200 metrów, ale spokojnie, bez przejść przez ulicę. Żadnych świateł, zdradliwe zielone, ulga przed czerwonym. Stacja benzynowa. Lecz jak to szło, nie pamiętam. Na pewno SOS. Adekwatnie. Stacja benzynowa w Mikołowie. Mówiliśmy, wszystko mamy w promieniu kilkuset metrów. Motel stacją benzynową, na której można kupić alkohol, a tam za skrzyżowaniem jest Beskid Żywiecki. Śpiewaj coś byle raźniej. Bright white clubbing, oh isn't it wild. Im płytsze płuca, im krótszy oddech, im słabsze serce, tym więcej koniecznych przystanków. A nie umiem powiązać momentów zaparcia tchu ze wzmożonym parciem na pęcherz. Zagadka. No i jak ta krew hałasuje. Polineuro. Trzeba usiąść. Ciągle trzeba siadać, gdzie się da. W najbliższej okolicy mam teraz coraz więcej ładnych, nowych i wygodnych ławek. W mieście są też niezłe przystanki autobusowe z ławeczkami, na których jednak nie wolno palić. Zwłaszcza jedna nowiutka ławka wydaje się naprawdę miła, częściowo schowana w zaroślach pod akacją, lecz z widokiem na chodnik, tak niedaleko domu, mniej niż 100 metrów. Jeśli będzie ładna pogoda, jutro znowu przyjdę tu posiedzieć trochę dłużej w ciągu dnia. A może wieczorem zaśpiewam z ukrycia lub z wysokiego stanowiska. Im gorszy wzrok, tym więcej przyjemnych domniemań,
co do urody przechodzących dziewcząt. To, jak Państwo się domyślili, było napisane prozą, nie wierszem, i było dość długie. To jeszcze przeczytam teraz może inny kawałek z książeczki, o której wspomniał Piotr, pod tytułem Elementarze. Wyobrażałem sobie czas zwykle jako ciemną stronę światła. Bardziej materialnie i dziecinnie widziałem czas jako nieodłączną podszewkę światła. Tym samym badać czas znaczyłoby poznawać materię światła od podszewki. Obszęt czy całun, czarna robota gąsienic, płynny jedwab, brokat tylko tutaj, po jego spodniej stronie, gdzie wściekłość światła temperowana przez czas łagodnie przebłyskuje i prześwieca. Można żyć. Tu, gdzie żar daje się jakoś wytrzymać, gdyż czas i światło wzajemnie się miarkują. Dlatego trudno sobie wyobrazić światło bez czasu, czy też czas bez światła. Choć to drugie wyobrażenie byłoby kuszące, jak czarny wiatr w drugim kręgu piekła. Łatwo zaś można zobrazować czas, kiedy cały jego pęd ostatecznie zamiera, przepoczwarzając się w widoczną postać bez ruchu. Z ostatnich chwil wychruną nocne motyle, lecz nie sposób wiedzieć, dokąd te ćmy polecą, pozbawione światła i czasu. Czym też absolutnie nie musimy się przejmować, gdy zanurzeni głęboko, bezpiecznie wtuleni w obszęt czy całun, podszewkę światła, brokat, wciąż jeszcze słyszymy przydźwięk oplatającej nas sieci, ten przyjazny pomruk czasu, którego ciepłe promieniowanie pamiętamy przecież z naszej dość w sumie udanej historii embrionalnej. Bombyks, bombyks, mori, mori, bombyks, bombyks, mori, mori. I na zakończenie przeczytam wiersz pod tytułem Hegel. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie. Takich poetów, których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie słów. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie słów i wniknąć w nie do głębi. Takich autorów, u których można szukać. Takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli. Takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli, lecz głębokiej i prawdziwej rozkoszy. Takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli, lecz głębokiej i prawdziwej rozkoszy. Nie ma tak wielu, jakby się mogło zdawać. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Rozpoczynamy rozmowę w każdej chwili. Państwo mogą się do niej włączyć. Będę o tym przypominał i zachęcał. Może przyszło mi do głowy, słuchając ostatniego tekstu, może zadam pytanie o to, o waszych autorów, których trzeba się zagłębiać, czy warto się zagłębiać. Może od Marcina rozpocznę. Zechciej coś na ten temat powiedzieć. Ja nie śmiem zadać innego pytania o to, jakbyście się sami czytali, czy w ciągu tych 30 lat, czy 30 z okładem lat od debiutu, były jakieś zjawiska wokół was w przestrzeni polskiej poezji, kiedy pomyśleliście, o Boże, to jest coś takiego, za czym być może należałoby pójść, tak? Nie żeby się jakoś lepiej urządzić w poezji, tylko to miało jakąś siłę przekonywania do siebie. O to nie śmiem zapytać, chociaż mnie bardzo to ciekawi. Natomiast o tych poetów jakby żyjących, w których warto się wsłuchiwać, Marcinie. Żyjących? Właśnie tak, dlatego że ci nieżyjący nie stawiają już nam oporu, nie upomną się. Czy są tacy autorzy, wiesz, wokół, no też tworzący, w trakcie, piszący? Nabierałeś przekonania, tak, w nich się warto wsłuchiwać. To ja może odpowiem na to alternatywne pytanie, bo jest prostsze. Tam był ten element pójścia za kimś. To w przypadku odpowiedzi 1a nie bardzo występuje, ponieważ chodzi oczywiście o moje rozpoczęcie znajomości z wierszami pani Krystyny Miłobędzkiej, ale to jest ten rodzaj pisania, za którym nie da się pójść tekstem. Można z nim po prostu być i czy być przy nim, jak to Andrzej Walkiewicz takiej formuły często używał, bycia przy jakiejś lekturze, a odpowiedź 1b jest też oczywista i tutaj mam nadzieję, że że nie skakałem na plecy za bardzo, ale odkąd poznałem i zacząłem czytać Andrzeja Sosnowskiego, to było dla mnie oczywiste, że to jest absolutnie niezwykły poeta i człowiek, więc i z tym przekonaniem pozostaje od paru już dekad, jak to powiedziano na początku. Do Andrzeja Sosnowskiego wrócimy wobec tego w twojej perspektywie, ale to było dla mnie bardzo ciekawe. Odnosiłem wrażenie, mówię o twoim zafascynowaniu się pisarstwem Krystyny Miłobędzkiej, odnosiłem wrażenie, że kiedy jedni poeci z twojego pokolenia, czy bardzo wytrawni czasami czytelnicy, jeszcze właściwie prawie o niej nie słyszeli, albo zgoła w ogóle nie słyszeli, to ty byłeś już nią głęboko zauroczony. Jak właściwie do tego doszło, jak na nią trafiłeś? W latach 80. w Tomaszowie Lubelskim kupiłem pewnie z przeceny tom czytelnikowski. To był bodaj wykaz treści, prawda? To chyba 86. I czytałem wtedy różne rzeczy i myślałem o pisaniu. Chyba nawet zaczynałem sam coś pisać i to mi się wydało absolutnie zjawiskowe i wspaniałe, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie czytałem. Moje lektury były dosyć ubogie, ale zupełnie, no to były czasy, kiedy nie można było wejść do internetu i dowiedzieć się, kim jest autor książki, którą się właśnie przeczytało, autorka w tym przypadku, o której się nic nie wie.
być może to były no, lepsze czasy, na pewno inne. A potem za sprawą Mirka Spychalskiego, związanego i z Bulionem, i z wrocławskim podziemiem, pani Krystyna Miłobędzka została zauważona, pokochana, jeśli można tak powiedzieć, i w końcu wydana przez Bulion już w latach 90. Ta książka jest chyba rodzajem Białego Kruka dzisiaj, ale bardzo, bardzo piękna. To był duży wybór nazwany przed wierszem. No i tak, a tak się też złożyło bardzo dla mnie zaszczytnie i szczęśliwie, że pani Krystyna przeczytała tę moją pierwszą książeczkę wydaną w Bulionie i z jakichś względów ona jej się spodobała i sama się do mnie odezwała. No i tak, no i tak się do siebie czasem odzywaliśmy przez tak, też przez dekady. Ta edycja brylionowa odegrała niezwykłą rolę, dlatego że po prostu ujawniła taką skrytą poetkę, prawda? Gdzieś znaną nielicznym, mało kto pamiętał, że ona bywała recenzowana jeszcze w latach 60., że tu i ówdzie uważano ją za wybitną postać, ale zdawała się jakaś ekskluzywna, oboczna, czy w ogóle daleka od w latach 80. była właściwie daleka od tego, od sposobu, w jaki pisano i czytano, więc ta edycja brylionowa dla mnie też była takim prawdziwym objawieniem tej autorki. Andrzeju, czy ty także interesowałeś się twórczością Miłobędzkiej? Mam wrażenie, że mniej, prawda? Pierwsza rzecz, jaką czytałem Krystyny Miłobędzkiej, to była właśnie Rzeczona edycja brylionowa i w tym samym czasie, mniej więcej oczywiście, poznawałem Marcina Sendeckiego. Także to jest taka historia. Bardzo dobry przykład. Marcin wspomniał o tym, Krystyny Miłobędzkiej przykład, znaczy właściwie może nawet nie jeden z wielu, ale po prostu ta coś egzemplarycznego, jeśli chodzi o sposób pisania, który jest absolutnie przekonujący i wciągający, i fascynujący, ale który absolutnie też nie daje żadnej możliwości, żeby użyć twojego sformułowania, pójścia za, prawda, bo to jest obiekt, który ogląda się rzeczywiście z daleka, to znaczy z fascynacją, z daleka w tym sensie dla mnie, że no zdają sobie sprawę, że patrzą na wspaniałą słowną instalację, którą mogę tylko oglądać, podziwiać, rozumieć, bądź mniej rozumieć, ale no, która nie otwiera niczego dla mnie. Zresztą podobnie jak Marcin, powiedziałbym, że no, tutaj podążanie za kimś jest, jeśli chodzi o autorów żyjących obecnie, jest, znaczy byłoby czymś paradoksalnym, dlatego że wtedy jest to tak, jakby coś się samemu robiło i w pewnej chwili dochodziło do wniosku, że nie no, ja jednak to zrobię tak jak tamten, inaczej, ale to raczej nie wchodzi w grę. Mocny poeta tak nie postępuje. Mocny poeta, jeśli tak. Mocny poeta prawdopodobnie tak nie postępuje, ale to trzeba się dowiedzieć, że jest się mocnym właśnie przez to, że się tak nie postępuje. Ja myślę, że ja tak nie postępowałem, natomiast ale ukłony dla Marcina Sendeckiego, z którym tak jak on, znaczy on powiedział, on to ujął, że, no, że to jest przyjaźń, znajomość długoletnia i zainteresowanie, zaciekawienie i podziw. Ja z tego pokolenia zawsze lubiłem Marcina Świetlickiego,
który, jak sądzę, nie ma najlepszych notowań dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, ale wydaje mi się, że to jest autor, który, no, który jakby stawiając każde słowo i pisząc każdy wers i tak dalej, robi to znakomicie po prostu. To są doskonałe dotknięcia pióra, może nie we wszystkich wierszach, no, ale kto wszystkie wiersze ma jakby na tym samym poziomie, to i tak dalej, ale to, no, też nie podąża się za czymś takim. Ja jakby improwizując mówię, że jakby bezpieczniej jest przyglądać się czemuś z przeszłości raczej i widzieć tam otwierające się możliwości, które otwierają się w taki sposób, że one nawet nie będą specjalnie zauważalne dla kogokolwiek, ale nie wiem, tak jak tak. Bohdan Zadura napisał kiedyś taki ładny tekst o Johnie Ashbery pod tytułem Poezja spójników. John Ashbery, Poezja spójników, i zauważyłem, że Bohdan Zadura przejął trochę tej spójnikowej poezji od Johna Ashberego, ale nie powiedział Bohdan Zadura, czego być może nie wiedział, że Ashbery wziął tę poezję spójników z Hölderlina. A tak się akurat składa, że literatura na świecie w tej chwili zajmuje się intensywnie Hölderlinem, który jest fascynującym poetą. I teraz znowu zauważyłem to samo, że w takim drobiazgu jak spójnik na przykład można za kimś pójść w sposób całkiem godziwy, nie przynoszący wstydu, absolutnie, i tak dalej. To Bohdan zwraca uwagę u Ashberego na kwestię, tak, kiedy Ashbery pisze jeden wers, a potem w następnym wersie mówi, ale truskawka jest chłodna i płynna. Jakby, i to ale jest absolutnie wzięte z Hölderlina, tak, który w wierszach swoich bardzo pisze o czymś, ale co to jest? Ale tak, to ale u Hölderlina jest zawsze bardzo uderzające. No, ale udało mi się uciec w ten sposób na inny teren i jestem z tego bardzo zadowolony. Ja muszę się wytłumaczyć, że pytając o to, kto byłby się jawił jako taka, no nie wiem, jaka konieczność przemyślenia raczej, no, ustosunkowania się, może to pójść za kimś oznacza w niektórych przypadkach pójść gdzie indziej, tak? To znaczy pójść na własne pozycje w pewnym, muszę je znaleźć, muszę, bo ktoś istnieje taki obok. Ale to są też i prostsze rzeczy. Paradoks polegał na tym, że dekonstrukcja postmoderna, cała ta plątanina pojęć, którymi zostaliśmy otoczeni w latach 90. i może jeszcze przez parę lat pierwszej dekady, doprowadziła do paradoksu. W obrębie tego myślenia taka mocna prawda, bezalternatywność i tak dalej nie są dobrze widziane. Ale z drugiej strony, przypominam sobie taką scenkę, naprawdę nie zmyślam, kiedy pewien mój młodszy kolega, doktorant wtedy na przystanku mnie zaatakował i mówił, jak ty możesz? I ja aż pomyślałem sobie, filtrowałem w głowie wszystkie występki i niegodziwości, jakich dopuściłem się w ciągu ostatniego dnia. Ale jak ty możesz mówić o Świetlickim, pisać o Świetlickim, skoro jemu wydaje się, że opisuje rzeczywistość? I to była pierwsza dająca do myślenia uwaga. Druga, no to pojawiające się od czasu do czasu w recenzjach czy w wystąpieniach związanych z tym programem poezji politycznej, prawda? W jakim sensie, jak może ci się wydawać, że godziwie jest unikać stanowiska poetycznego i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze dwa epizody. Jeden nie jest epizodem, tylko całkiem dużą formacją. A mianowicie, jeśli Andrzeju, za kimś nie poszedłeś takim jakimś prostackim znaczeniu, to za tobą poszło mnóstwo, prawda? Czy był ten moment, który trwał ładne lata, ładnych kilka lat, kiedy na konkursach poetyckich, ale też w
tomikach wielu autorów próbowano pisać jak ty. No, szalenie próbowano pisać jak ty. I to już się skończyło? To się nie całkiem skończyło. Niestety nie mam dla ciebie dobrych wiadomości, dlatego że po okresie takiego wzmożenia politycznego i takiej deklaratywności, jawnej retoryczności, zaniku ironii, niestety, wiesz, Andrzeju, niestety wracasz. To jest ta kwestia. I już ostatni epizod, chyba to nie jest tak niedyskretne, żebym nie mógł się tym podzielić. Otóż mój kolega, który jest blisko pani Krystyny Miłej-Obojęckiej, opowiadał mi taką nadzwyczajną historię z ostatnich tygodni. Otóż ktoś ją odwiedził w miejscu, gdzie teraz przebywa, a ona jakoś nie nawiązała z tą osobą kontaktu. A potem tenże mój kolega Jarek mówi następnego dnia, ale Krystyno, u ciebie była Ania, chciała się z tobą, ty powiedziałeś, że jesteś zmęczona i że nie chcesz w ogóle z nią rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie było jej. Ależ była, no kwiaty zostawiła od ciasto. Nie było jej na pewno. Ależ była, zapewniam cię. Powiedziałaś jej, że nie masz czasu, jesteś zmęczona i nikt by cię nie irytowała. Nawet pani Krystyna mówi, wiesz co jest przerażające? Ta jej pewność, że tu była. I to jest, powiedziałbym, i to jest, to jest poetyckie podejście do rzeczywistości. Proszę Państwa, obiecałem, że zachęcam w każdej chwili do udziału w rozmowie. Zapraszam bardzo. Bardzo proszę. Już mamy dwa pytania. Teraz na pewno będzie dobrze. Mam po jednym pytaniu do obu bohaterów. Marcin, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, jeżeli zapytam cię nie o wpływ, ale o interakcję. I Piotrze, żeby uzupełnić twój wstęp, to będzie ktoś nieżyjący. To znaczy pytanie, co dla ciebie znaczy i może jeszcze znaczyć w przyszłości Celan. A do ciebie, Andrzej, od razu pytanie. Słuchając tego wiersza o Heglu, po raz enty przekonałem się, że dla mnie twoja poezja jest w bardzo głębokim, dużo głębszym niż potoczny sensie, muzyczna. I pytanie, czy jakikolwiek twórca muzyczny, poza Davidem Bowie, którego widziałem kiedyś w łazience u was, ma na tyle znaczenie, żeby... jak zwykle nieżyjącego, ma dla ciebie na tyle znaczenie, żebyś chciał o tym mówić. Kiedy nie tak dawno byliśmy razem z Piotrem Śliwińskim w Poznaniu, to tam się pojawił taki epizod gry w upokorzenie w literaturoznawczej, kiedy się chwali, kto nie czytał bardziej fundamentalnego dzieła i ten wygrywa, kto. W powieści Davida Lodge'a chyba wygrywa ten, kto nie przeczytał Hamleta z profesorów uniwersyteckich. No, Kuba postanowił mnie skompromitować, to znaczy Celan znaczy dla mnie, tu oczywiście poddam się stosownej karze, bardzo niewiele. Oczywiście czytałem różne rzeczy, bardzo lubię czytać o Celanie czy Czelanie, lubię czytać krytykę przekładów, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, ale nie znając niemieckiego, a pewnie kiedy się czyta oryginał, to jest inaczej. Natomiast to, co czytam po polsku przy całym stosownym zainteresowaniu i podziwie, nie zachwyca mnie poetycko. Bardzo przepraszam.
Ja chyba też tak będę musiał przeprosić, ponieważ ta odpowiedź będzie zdecydowanie zbyt ogólnikowa, ogólna. Wydaje mi się, że ta muzyczność pisania jakby wynika z samego pisania i ze stosunku do języka i z tego, co język z człowiekiem robi, jak się go jakoś składa, słowa. Ja pewnie po prostu nie potrafię inaczej, jak tylko słuchając na słuch, na ucho, to w ten sposób składać lepiej lub gorzej. Ale natomiast z drugiej strony muzyka oczywiście, że tak, tylko że ja mam bardzo, jakby bardzo dużo muzyki słyszałem i słucham, bardzo, bardzo rozmaitej. Nie sądzę, aby muzyka słuchana miała wpływ na pisanie. To znaczy, żeby było jakieś przełożenie jakichś rytmów, no chyba, że pojawia się jakiś moment imitacji na przykład, no, jakiegoś zrytmizowanego mocno i prosto tekstu, powiedzmy typu rock czy hip-hop, ale ja to bardzo rzadko mi się przydarza. Także natomiast nie tylko, że tej muzyki jest dużo, ale głównie dwudziestowiecznej, raczej niż wcześniejszej. Wcześniejsza naprawdę przeważnie jest dla mnie po prostu zabytkowa. Ciekawa, ale zabytkowa, dwudziestowieczna nie. Dwudziestowieczna wydaje mi się żywa, bez wskazywania poszczególnych rzeczy, których jest dużo. Natomiast bardzo lubię czytać o muzyce i być może tutaj są jakieś przełożenia, to znaczy czytać rzeczy, które zajmują się strukturami muzycznymi, również klasycznymi. To wydaje mi się zawsze fascynujące, czasem o wiele bardziej interesujące niż sama muzyka, jakby, ponieważ sama analiza i określenia tego, co się dzieje, w tempach, rytmach, tonacjach i tak dalej, jest fascynująca. Zawsze jest taki pomysł, że zaczyna się myśleć o tym, że to oczywiście ma jakiś związek z językiem i z wierszem. To, co się czyta, tylko nie bardzo wiadomo jak, to znaczy jak można byłoby to przekładać. Ale to jest tak, w podobny sposób lubię czytać, lubiłem, bo dawno tego nie robiłem, lubiłem czytać rzeczy o metryce w poezji, o metrum, o stopach metrycznych i tak dalej, w starożytności i tak dalej. Zawsze wydawało mi się bardzo, bardzo interesujące, żeby po prostu i na próbę choćby złożyć parę słów jakichkolwiek bądź, żeby odpowiadały takiemu akurat metrum. Także to, no to są takie rzeczy, które gdzieś tkwią w głębi języka, prawda? W systemie nerwowym języka. One istnieją. Właściwie trudno mówić nawet nie rytmicznie, prawda? To akcenty pojawiają się same z siebie i od razu tworzą jakiś rytm. Więc to tak bym powiedział, że tak. David Bowie oczywiście, tak. David Bowie, tak, ale David Bowie doskonale wyraża ostatnich 50 lat w każdej sztuce, jakbym powiedział. To znaczy, jest w ogóle absolutnie egzemplaryczny jako coś w rodzaju ducha czasu, zarówno na poziomie tekstu, jak i na poziomie muzyki, jak i na poziomie, jak jeśli chodzi o wygląd, to jak on siebie stwarzał na najrozmaitsze sposoby. To jest pod wieloma względami bardzo niedoceniony artysta, jak mi się wydaje, ale spróbuję to naprawić. Dzięki bardzo. Aczkolwiek w książce Elementarze jest taki hołd dla muzyczności słowa poszczególnego. Chłopiec podskakuje,
skrzypcą cuki, dydes. Nie, jak to by brzmiało? Tak, 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 tak. Wszystkie sylaby się tam po prostu, tak, i to słowo staje się muzyką właściwie już mnie i nie imieniem. Bardzo proszę, proszę uprzejmie. Podejdź proszę, bo to słuchają nas na całym świecie ludzie, więc wiesz, muszą ciebie także usłyszeć. Andrzej Marcin, pytanie robocze, szybkie, warsztatowe. Tutaj Piotr postraszył Andrzeja trochę powrotem na koniunkturę pójścia za pewną poetyką. Wspominaliście o Szalamunie. Czy widzicie jakoś ostro to, na jakich zasadach teraz Szalamun wraca i zapładnie, jak rozumiem, wyobraźnię młodej czy młodszej poezji niż wasza młoda poezja? W jakich warunkach wydaje wam się na przykład możliwy powrót mocnego poety, chociażby takiego jak Szalamun? I co na wasze ucho może w Szalamunie dla poetów 20+, 30+ być dalej atrakcyjne? Ja nie wiem, ja to właściwie znam ze słyszenia i może czasem z lektury jakoś, ale ze słyszenia. Właściwie nie mam pojęcia. Bardzo lubiłem czytać Tomasza Szalamuna, bardzo lubiłem go też. Muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się spotkać z nim osobiście kilka razy i spędzaliśmy trochę dobrego, miłego czasu w Słowenii, w miejscowości Ptuj swego czasu i rozmawialiśmy. Nie wiem, ja myślę, że w wierszach Szalamuna jest też coś takiego, co jest w wierszach Marcina Świetlickiego, przy absolutnie odrębnych poetykach. Mianowicie jakby każde jego dotknięcie, używam tego pojęcia, to kiedy jakby dotykał klawiszy, jak włączał słowa, włączał obrazy, to jest natychmiast przekonujące. Natomiast nie jestem pewien, czy nie jest tak, że Tomasz Szalamun niejako wskrzesza u młodych poetów, którzy go bardzo lubią i co cieszy, go lubią, wskrzesza coś, co kiedyś było nazywane nurtem ośmielonej wyobraźni. To znaczy, że on daje jakby, że ci autorzy i te autorki jakby dochodzą do, mają poczucie, że można po prostu bardzo dużo albo wręcz wszystko, jeśli chodzi o fantasmagoryczność obrazowania na przykład i o zupełną swobodę w fantazji w pisaniu. Przy czym efekty tego, na tyle na ile się zdołałem zorientować, nie są aż tak przekonujące jak w przypadku. Brakuje tego, tego mistrzowskiego rzucenia na papier czegoś, co jest natychmiast przekonujące, jako no to jest bardzo po prostu fantastyczne. Także nie wiem, czy to nie jest jakiś taki moment wyzwolenia, które oczywiście jest bardzo przyjemne dla autora, ale czy z tego wynika więcej? Po prostu nie mogę więcej powiedzieć, bo za słabo znam, Krzysztofie, temat. Także kwestię dziedzina. Nic dodać, nic ująć właściwie. Tyle, że nie byłem z Tomaszem w Ptuju, ale w innych miejscach się z nim widywałem i bardzo go lubiłem. Bardzo dziękuję. Ja też się spotkałem z Tomaszem Szalamunem. I doszedłem do wniosku, że to człowiek, którego się szybko lubi i bardzo ceni. Ale
Nie jestem pewien, naprawdę jest tak dużo Szalamuna w młodej poezji, tak mi się zdaje, że może go nie ma. Może to jest trochę takie zjawisko, jakie od czasu do czasu wybucha. Otóż ktoś mi niedawno powiedział pewnym głosem, że wrócił Czesław Miłosz. Myślę sobie, wrócił. Wrócił i zapładnia, tak? Ale przynajmniej nie moją rolą jest kwestionować. No, ale on podobno wrócił w młodej poezji. Szukam. Nie ma Czesława Miłosza. Tak mi się przynajmniej wydaje, że go tam nie ma. Ale może jest gdzie indziej. I nie jestem pewien, czy tego rodzaju, czy to nie są performatywy pewnego typu. Wstrzelimy jakby tak właśnie, zapłodnimy poezję zapładniającym rzekomo poetą i ona się stanie inna. Nie wiem, nie jestem pewien. Bardzo proszę. Czy po jednym wierszu na pożegnanie? Na pożegnanie wieczoru. Przeczytajcie po jednym. Tak? Marcinie. Tak. Bardzo proszę. Ponieważ za kwadrans rozpoczyna się kolejne spotkanie, a my znowu palimy papierosy, więc w związku z tym pomyśleliśmy, że nie ma kolejnych pytań. Pomyśleliśmy, że takim dobrym zwyczajem będzie przeczytanie po jednym tekście. Na do widzenia. Nie przygotowywaliśmy się do tego spotkania, ale jeden element zaistniał wczoraj w nocy. Mianowicie Marcin napisał do mnie w nocy i zapytał, czy może przeczytalibyśmy dwa wiersze, które są w jakiś sposób pokrewne. A wiersz mój nosi tytuł Techno, a wiersz Marcina będzie pod tytułem Tango. I one, jak Państwo usłyszą, są strukturalnie, formalnie w stosunku do siebie, powiedzmy, symetryczne albo lustrzane. Techno. Co kochacie góry, nimfy źródlane w dolinach, silenowej wsłuchani w lasy, minutę ciszy dla muzyki, ciszy, która od poranka ból odkłada na wieczór. Daj nam, Merkury, wieczór, łuchczyni w niebo i góry. Słuchaj, gwiazdo poranka, jak mój głos w dolinach minutą ciszy dla muzyki wlecze echo przez lasy. Ja szedłem przez lasy, dzień, cień i wieczór, zapadł ciszą dla muzyki, która przyszła z góry, takiego bólu w dolinach, że krzyk sowy z ranka to pieśń. Ja, ongi z ranka, raźno biegłem przez lasy za zwierzem w dolinach. Teraz wieczór w wieczór w krecich kopcach góry widzę i płacz miast muzyki. Echo przedśmiertnej muzyki, dzień w dzień od poranka, jak łabędzią pieśń w góry niesie i w pustynię lasy zmienia pod wieczór w dolinach. W dolinach chcieli poniechać muzyki, kiedy życia wieczór noc w noc do poranka gna ich przez lasy i góry. A ja myślę, że góry poległy w dolinach. I jakbym słyszał lasy, gdzie słowik sów muzyki słucha i rosa poranka, śmiertelny pot na wieczór. Dla mnie wstaje wieczór, idzie za słońcem w góry, kiedy odór poranka czuję w dolinach. Słyszę pośród muzyki krzyk więzionych w lasy. Niech zatem spłoną lasy w słońcu. Kiedyś wieczór klołem żonglerów muzyki i rozśpiewałem góry piosenką o dolinach nocy bez śladu poranka. Naszej modlitwy poranka opłonące lasy, o grad gwiazd w dolinach wysłucha wieczór,
kiedy zatańczą góry, żeby od twojej muzyki oszaleć, uranio muzyki, sosno, siostro poranka. Wzywam ciebie z góry, zejdź wiatrem na lasy, ostateczny daj wieczór, usuń dwa słońca w dolinach, Alpy na dno w dolinach, ciszy dla dziwnej muzyki twych kroków pod wieczór. W blasku nie zorzy poranka, przez spustoszone lasy, przez przewrócone góry, góry i echo w dolinach i lasy świadkiem muzyki od poranka po wieczór. Tango. O czym śnicie, wyżyny? Oto zmierzch na nizinach spada na las i pola, ostrze dzieli je w ciszy. Ostatni kęs południa nosi jej imię – północ. Nieustępliwa północ, gwiazda wokół wyżyny, dojrzy ślady południa na bezdennych nizinach. Dość jej posłuchać ciszy, żeby gnać w obce pola. Widywałem te pola i smakowałem północ w zgiełku i butnej ciszy, samotnie idąc z wyżyny, tłocząc się na nizinach, jakbym czekał południa. Miało nie być południa, tylko kamienne pola na kamiennych nizinach. Miała na imię północ, mleko i kość wyżyny, usta utkane z ciszy. Dotykałem jej w ciszy odmiennego południa. Słodką wodę z wyżyny niosłem w ustach przez pola, kiedy zawistna północ wzięła łup na nizinach. Tak mówią na nizinach. Często słuchałem w ciszy, tempo wpatrzony w północ, opowieści z południa, gnanych przez nędzne pola suchym śmiechem z wyżyny. O czym śnicie, wyżyny? Szukam was na nizinach, żeby odmienić pola, myślom dać ochłap ciszy. Nie pamiętam południa, jedno znam słowo – północ. Oto jest gwiazda północ. Niech niebieskie wyżyny strzegą jej od południa i ostrza na nizinach, kiedy chełpi się w ciszy, wlokąc zdobycz przez pola. Obce są wszystkie pola, odkąd żywi je północ, pani ostatniej ciszy. Patrzy oko z wyżyny, jak nimfy na nizinach grzebią strzępy południa. Nigdy więcej południa, niechaj jad mknie przez pola, nie dość łez na nizinach, żeby napoić północ. Kiedy zstąpi z wyżyny, będę jej czekał w ciszy. Będę jej czekał w ciszy, jak owego południa, kiedy w blasku wyżyny biegła do mnie przez pola, bielsza niż gwiazda, północ, zbłąkana na nizinach, aż po zmierzch na nizinach, kiedy upadła w ciszy na znak dany przez północ. Ostatni z południa, niech uniosą ją z pola na puste wyżyny. Wyżyny śnią na nizinach, pola oddane ciszy. Z południa kondukt na północ. Dzięki. Proszę państwa, Marcin Sandecki, Andrzej Sosnowski, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy za spotkanie. To jeszcze ja dwa słowa. Można to ująć tak, powtarzając za frazami wierszy Marcina i Andrzeja. Mowa rodzinna niechaj będzie z ostu, z tej ciemnej miłości dzikiego gatunku, która sprawia, że tu jesteśmy, że nasłuchujemy, że nas dosięga ten wiew, ten zew, ten oddech wiersza, który sprawia, że wciąż żyjemy. Bardzo państwu za to dziękuję i bardzo dziękuję za to wam. Piotr Śliwiński, Marcin Sandecki i Andrzej Sosnowski. Dom Literatury Warszawa Wierszy.